Idę na manifę jako kobieta, matka i nauczycielka. Idę na manifę, bo chcę wyrazić swój głos, swój sprzeciw. Idę na manifę, bo jestem przeciwko przemocy, zarówno tej fizycznej i psychicznej, jak i tej systemowej, płynącej ze strony władzy i wymierzonej w nas wszystkich. Idę na manifę, bo chcę zaprotestować przeciwko negatywnej kampanii wobec studiów gender i chcę promować równouprawnienie wobec kobiet. Nawet w sprawie takiej fundamentalnej jak nasza wolność osobista decydują panowie w garniturach łącznie z panami w sukienkach. I jako nauczycielka widzę, że młode kobiety nie mają żadnej edukacji seksualnej, nie mają dostępu do antykoncepcji. Zamiast tego słyszymy tylko o kolejnych debatach w sprawie zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej. Bo jestem zmęczona tym, że ciągle słyszymy o równych szansach, równych prawach, równych płacach. Ciągle tego nie ma. Manifa to dla mnie dzień gniewu, dzień, kiedy wyjdę na ulicę i kiedy chcę jasno wyrazić, że nie podoba mi się to, że likwiduje się mieszkania komunalne, przedszkola, żłobki, szkoły i stawia się kontenerowe budynki, w których zamyka się ludzi. To, że mamy rok 2014, to nie znaczy, że nie ma apartheidu płciowego, to nie znaczy, że nie ma podziału na kobiety i mężczyzn. Od paru lat we Wrocławiu udaje nam się pokazać w manifach, w ich przekazach, że rzeczy, które dotykają w szczególności kobiet, jak kiepska polityka na poziomie miasta, jak kryzys ekonomiczny i rzeczy z tym związane, nie tylko właśnie kobiet dotykają, ale są też rzeczami, które dotykają nas wszystkich. Jestem pewna, że jestem jedną z wielu osób, które całą swoją pensję przez lata przeznaczały na pensję dla niani, bo przedszkole czy żłobek dla dzieci były niedostępne. Bo wkurza mnie to, że wychowuję sama dziecko niepełnosprawne i dostaję 150 zł zasiłku pielęgnacyjnego. Jeżeli poświęcam się i nie pracuję, to dostaję niecałe 600 zł i mam się za to utrzymać z tym dzieckiem. Jeżeli pracuję, to wydaję 3/4 pensji na opiekę na to dziecko. Utrzymanie jednej osoby niepełnosprawnej w DPS-ie kosztuje państwo 3000 zł, więc tak naprawdę wykonuję pracę za państwo i państwo mi w żaden sposób nie pomaga, mam tego dosyć. W tym roku będą to takie problemy jak przemoc władzy. Przemocą dla mnie jest to, że głosy polityków, urzędników, często dziennikarzy są bardziej słyszalne niż głosy mieszkańców i mieszkanek Wrocławia. Bardzo mnie wkurza to, że załatwiane są głównie potrzeby osób bogatych, osób z kasą. W ostatnim czasie w jakiś sposób wzmocniła się ofensywa antyrównościowa. Słyszymy mnóstwo konserwatywnych głosów, które chciałyby odebrać kobietom zdobyte już prawa i musimy pokazać, że się na to nie zgadzamy.